Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na kanale PH24 ukazała się rozmowa z księdzem Wojciechem Nowickim z duszpasterstwa tradycji katolickiej w Poznaniu na temat szeroko pojętej tradycji katolickiej, jej życia i problemów. Dzisiaj krótko skomentuję tę rozmowę. Zapraszam. Natomiast no widzimy, że jednak ci, którzy jakby konsekwentnie mówią, nie zgadzamy się na to i na to, co wydarzyło się na i po Soborze, no to bezwo kapłańskie świętego Piusa X, które potocznie zwiemy lefebrystami, chociaż to też nie jest najlepsza może nazwa, ale no powiedzmy, że jakby to jest środowisko trochę bardziej kontestujące. Nie? Więc ci, którzy pozostają w Kościele i wyrażają swoje pragnienie, księża z biskupiem, my chcemy być w jedności, ale chcemy jakby tak przeżywać i drugie, bo to czujemy, no to w pewnym momencie spotkało właśnie na tą pozytywną odpowiedź, z czego się no cieszę, bo możemy dać się tym ludziom to, czego potrzebują, czyli drogę rozwoju wiary. Ten fragment podał nam pierwszy temat do komentowania, to znaczy kwestie jedności Kościoła. Tutaj ksiądz Nowicki zaznacza, że no te środowiska związane z tak zwanym indultem, te środowiska, które reprezentuje też ksiądz Nowicki, one gromadzą ludzi, którzy nie kontestują tego, co się działo na Soborze i co się dzieje w epoce posoborowej, tylko są to ludzie, którzy chcą w jedności z Kościołem realizować swoją pobożność właśnie w ten konkretny sposób. Do tego realizowania swojej pobożności w ten i w inny sposób, do tego jeszcze wrócimy przy okazji innych fragmentów. Tutaj zainteresuje nas tylko stwierdzenie, że to są ci, którzy w jedności z Kościołem chcą realizować swoją pobożność właśnie tak albo inaczej. Otóż zwracam na to uwagę, że jest to stwierdzenie, które jest mylące, to znaczy sugeruje ono w jakiś sposób, że ci, którzy kontestują, którzy zgłaszają wątpliwości co do posoborowych reform, że oni są w jakiś sposób poza Kościołem. Otóż zwracam na to uwagę, na to, na co już wielokrotnie zwracałem uwagę, na to, o czym już wielokrotnie mówiłem, że Kościół ma dosyć precyzyjne warunki pozostania w jedności z Kościołem. I przypominam, że nie jest tak, że człowiek, który podkłada w wątpliwość jakąś konkretną reformę lub krytykuje jakieś prądy teologiczne, że nawet człowiek, który krytykuje reformę liturgiczną, że ten człowiek nie popada automatycznie w schizmę i herezję, a więc nie traci od razu jedności z Kościołem. A być może nawet wręcz przeciwnie. Dlaczego? Ano dlatego, że jedność konstytuowana jest przez jedność wiary, jedność sakramentów, tą jedność liturgiczną, której nie niszczą zasadniczo różne ryty w Kościele. To znaczy Kościół, który posiada mszę świętą, posiada sakramenty, jest zjednoczony tak przez tą zasadniczą swoją akcję liturgiczną, mszę świętą i sakramenty, a więc jedność wiary, która jest fundamentalna, jedność sakramentów, jedność liturgiczna i jedność władzy, czyli przede wszystkim osoba Ojca Świętego, osoba papieża, który reprezentuje, który jest najwyższą władzą w Kościele. Do jedności władzy, jak już wielokrotnie mówiłem, nie zalicza się, nie jest konieczne, a nawet nie jest potrzebne, nawet mogłoby być szkodliwe, gdybyśmy wymagali, gdyby było wymagane do tej jedności władzy, aby we wszystkim ślepo podążać za taką władzą. Już w samym Piśmie Świętym mamy przykłady tego, że wczesny Kościół potrafił się sprzeciwić świętemu Piotrowi, jak to mówi święty Paweł, sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. A więc taka sytuacja jest zasadniczo możliwa, że Kościół, czy hierarchia kościelna musi się sprzeciwić nawet najwyższej władzy, jeśli ta w jakiś sposób postępuje, coś robi, co nie jest korzystne dla wiary. I tak mamy prawdy wiary, w których każdy musi wyznawać dogmaty naszej wiary. Mamy władzę, którą każdy katolik musi uznawać, władzę
papieską władzę do tego, żeby decydować o tym, co do wiary należy, a co do wiary nie należy. To jest dogmatyzowanie praw wiary. Mamy jedność liturgiczną, msza święta i sakramenty, ale do jedności nie jest koniecznie potrzebne i nawet byłoby dla niej szkodliwe, gdybyśmy oczekiwali, że teraz każdy, kto w tej jedności ma być, to musi właśnie takim ślepym posłuszeństwem podążać za wszystkim, co władza w Kościele powie. Takiego posłuszeństwa nigdy w Kościele nie było, w kościelnej teologii nie było, w Kościele takie posłuszeństwo nie było praktykowane, to znaczy mogły się zdarzać takie aberracje, natomiast nie było to nigdy przez sam Kościół prezentowane jako to właściwe podejście. Jak najbardziej dopuszczalne jest, żeby i prądy teologiczne, i nawet decyzje liturgiczne krytykować. Jest to rzecz teologicznie normalna, jest to rzecz teologicznie zdrowa i koniecznie potrzebna, jak widzimy w przypadku chociażby właśnie świętego Pawła, który sprzeciwia się Kefasowi, bo na to zasłużył. A więc prawdziwe posłuszeństwo nie polega na tym, żeby ślepo podążać za jakąś władzą, nawet tą kościelną, tylko żeby być przede wszystkim posłusznym Bogu i później w zależności od Pana Boga wszystkim ziemskim hierarchiom, również tym kościelnym. A więc nie narusza ani jedności wiary, ani jedności liturgicznej, ani jedności władzy. Nie narusza krytyka wobec pewnych reform, pewnych decyzji, wobec prądów teologicznych, które mamy obecnie w Kościele, a wręcz przeciwnie, może to być obowiązkiem katolika, tak jak obowiązkiem świętego Pawła było wtedy się przeciwstawić świętemu Piotrowi. Tego wymagało to prawdziwe posłuszeństwo wobec Pana Boga. Tak samo i dzisiaj może być obowiązkiem kapłanów hierarchii kościelnej, aby sprzeciwić się pewnym prądom teologicznym, pewnym decyzjom liturgicznym również i pewnym, powiedzmy, decyzjom organizacyjnym czy prądom teologicznym. A propos nieomylności decyzji liturgicznych czy innych decyzji papieskich, o tym były już inne materiały na tym kanale, zachęcam do zapoznania się z nimi. Były chociażby materiał, czy Sobór Trydencki potępia bractwo świętego Piusa X, jak również czy papież ekskomunikuje tradycjonalistów. To były materiały, które o tym mówiły, również hipernieomylność, to również materiał, który o tym traktuje, także zainteresowanych odsyłam do tychże materiałów. Spojrzymy teraz na kolejny fragment z tego wywiadu. U nas nawija część nas. Jeśli myślę, jest zachowany właściwy balans i ktoś nie przeakcentowuje, nie zaczyna mówić, że jednak w tym pierwszym wieku to lepiej to rozumieli niż my dzisiaj. I tak samo nie powie, że ta forma lepiej oddaje niż ta dzisiaj, tylko mówi, dla mnie ona na przykład lepiej oddaje, a dla kogoś innego może tamto oddawać, no to myślę, że raczej powinien być uznawany za kogoś bardzo cennego, bo ma szerokie spojrzenie. Tak? I myślę, że to jest też cenne. Bo ostatecznie, tak jak to wszystko pozbieramy, to właśnie stanowi bogactwo Kościoła, nie? Że patrzymy na te rzeczy z różnych stron, z różnych perspektyw, mamy różną wrażliwość i Kościół próbuje na nią odpowiadać. Tak, ale ostatecznie mówimy na różne sposoby, ale mówimy o tym samym Bogu, mam nadzieję, i chodzi nam o ten sam kult, natomiast on jest po prostu sprawowany na różne sposoby, w różnych rytach, w różnych formach teraz rytów, ale ostatecznie chodzi nam o to samo, czyli oddanie czci Panu Bogu i szukania Jego obecności w życiu. Tutaj mamy kolejny bardzo ważny aspekt i myślę, że można powiedzieć taki konstytucyjny aspekt dla tego rodzaju duszpasterstw tradycji. Gdy mówimy o takich duszpasterstwach, czyli o takich grupach osób, którzy starają się o mszę świętą trydencką, odprawianą za zgodą biskupa miejsca, za zgodą, za błogosławieństwem biskupa miejsca, z księdzem wyznaczonym w jakiś sposób przez biskupa lub księdzem z jakiegoś instytutu, który za błogosławieństwem biskupa lokalnego odprawia taką mszę świętą, czy też jakimś księdzem diecezjalnym, który taką funkcję pełni. Tego rodzaju duszpasterstwa, tak zwane duszpasterstwa tradycji, myślę, że należy uznać to za element konstytucyjny dla nich, właśnie to, co przed chwilą usłyszeliśmy. To znaczy, wydaje mi się, że tak muszą do tego podchodzić, że i po prostu jeśli inaczej podchodzą, to prędzej czy później trafią do nas. Tak bym tą sprawę ocenił. To znaczy, muszą to widzieć tą sprawę w ten sposób, że dla mnie ta liturgia stara jest lepsza, a dla kogoś innego jest nowa lepsza.
to jest dla mnie. I tak musi być, jak tutaj ksiądz mówi, że to tacy, którzy tak do tego podchodzą, oni są cenni, oni mają takie szerokie spojrzenie, oni są w porządku, a ci inni to najwyraźniej właśnie trafią do bractwa świętego Piusa X. Co to oznacza? To oznacza, że sprowadzamy liturgię, kwestię reformy liturgicznej, mszy trydenckiej, sprowadzamy do kwestii takiego subiektywnego upodobania. Mi się to bardziej podoba, dlatego ja chcę w niej uczestniczyć. Ale nie krytykuję w żadnym wypadku tego, co się dzieje w tej chwili. A więc jest to pogląd, podejście do rzeczywistości kościelnej zupełnie inny niż ten, który my jako Bractwo Świętego Piusa X reprezentujemy. A więc przypominam, Bractwo uważa, że herezja modernizmu wyrządziła ogromne szkody w Kościele, że sprawiła, że Sobór Watykański II wypowiadał się w sposób dwuznaczny, niedookreślony, a później reformy posoborowe poszły w stronę, która dla Kościoła jest w dużej mierze niekorzystna. Być może można znaleźć pojedyncze reformy, które byłyby mniej lub bardziej korzystne, natomiast jako całość, jako całokształt jest to kierunek zdecydowanie niekorzystny. Reformę liturgiczną uważamy za jedną z największych katastrof w historii Kościoła. Uważamy, że można w niej znaleźć wyraźne ślady tej herezji modernizmu. Tutaj odsyłam do mojego materiału Modernizm a nowa msza, gdzie staram się wykazać, przytaczając tezy, typowo modernistyczne tezy i później wykazując, jak można znaleźć ich odbicie, ich cień w nowej liturgii. Ksiądz w tym wywiadzie mówi o tym, że Kościół przecież nieustannie dostosowywał swoją liturgię, zmieniał język, którym przemawiał do ludzi. Tak, ale w jaki sposób zmieniał Kościół swój język? W ten sposób, że jeśli pojawiały się jakieś herezje, jak pojawiały się jakieś ataki na wiarę, to Kościół doprecyzowywał swoje słownictwo. To Kościół używał tego rodzaju określeń, żeby uniknąć podejrzeń, żeby uniknąć dwuznaczności. Potrzebne było swego rodzaju sprecyzowanie, wyjaśnienie. I w ten sposób Kościół faktycznie osiągał pewien postęp teologiczny też właśnie w walce z herezjami. Natomiast tutaj mamy sytuację dokładnie odwrotną. Mamy bardzo niebezpieczną herezję, wielokrotnie potępianą w wieku XIX i na początku wieku XX, jeszcze przez Piusa XII. Herezję, która nagle jakby przestaje być potępiona, która nagle wydaje się nie być niebezpieczna, bo Paweł VI znosi przysięgę antymodernistyczną i nagle jej tezy można odnaleźć właśnie w liturgii Kościoła, w nowej, zreformowanej liturgii Kościoła, to znaczy ślad tych tez. O tym właśnie mówiłem w tym moim materiale przed chwilą przytaczanym. Zachęcam, będzie link w opisie do zapoznania się dla tych, którzy jeszcze tego materiału nie widzieli. A więc naszym zdaniem obowiązkiem katolika jest powiedzieć: uwaga, ta reforma jest szalenie niebezpieczna. Ta reforma nie jest odpowiedzią na potrzeby danej epoki, na potrzeby, które wtedy były. Ta reforma jest kapitulacją wobec herezji danej epoki, a to jest zupełnie co innego. Analogicznie do tego cytatu, o którym już mówiłem, świętego Pawła, święty Piotr w tym swoim działaniu, on w pewnym stopniu skapitulował wobec tych judaizujących chrześcijan. To znaczy, byli ci chrześcijanie, którzy uważali, że trzeba zachowywać te zwyczaje Starego Testamentu i święty Piotr tak zaczął z nimi trzymać się, unikał wtedy chrześcijan pogańskiego pochodzenia, gdy z nimi był, tak jakby wchodził w jakieś takie udawanie, czyli ulegał niejako temu błędowi, który się pojawił w tym czasie i święty Paweł go przywołał do porządku, sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. Teraz to, co mamy w nowej mszy, w zreformowanej liturgii, to jest swego rodzaju kapitulacja przed duchem czasu. To jest msza, w której ewidentnie można znaleźć ślady tej dawnej herezji modernizmu, czy już tej bliższej herezji postmodernizmu. Można znaleźć to bardzo wyraźnie i dlatego nie stanowi ona organicznego rozwoju katolickiej liturgii, nie stanowi ona odpowiedzi na potrzeby danego czasu, nie stanowi jakiegoś właściwego dostosowania języka Kościoła do tego, co się dzieje, tylko stanowi kapitulację przed duchem tego świata, stanowi kapitulację przed obecnie, wtedy bardzo silną herezją. A więc nie jest to kwestia smaku, bo dla mnie ta liturgia jest bardziej taka przyjemna, a dla kogoś innego zupełnie inna i to wszystko jest w porządku.
porządku, tylko jest to kwestia samych prawd wiary, które są wyrażane przez ryt. I moim zdaniem można dowieść, że prawdy wiary, które są wyrażone przez nowy ryt, to nie są już te katolickie prawdy wiary. To znaczy nowy ryt wyraża prawdy wiary w sposób niejasny, dwuznaczny, z wyraźną tendencją modernistyczną. Jest to rzecz szalenie niebezpieczna, bo ryt ma ogromny wpływ na wiarę ludu i kształtowanie przez dziesięciolecia wiary ludu na sposób dwuznaczny, z tendencjami modernistycznymi, jest szalenie niebezpieczne. I nie można tutaj tego tak zostawić w kwestii takiego osobistego upodobania, bo ja lubię tak, a ja lubię tak i każdy lubi jak chce. Uwaga, to jest kwestia czystości wiary, obrony wiary, głoszenia tego, co Pan nasz Jezus Chrystus nam przekazał. Kwestia obrony mszy tridenckiej to jest kwestia zachowania naszej tożsamości katolickiej, zachowania naszej wiary, to jest kwestia zbawienia dusz, a nie osobistego smaku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.